Wielkie ma nadzieję pizarskie widowisko. Będziemy mogli delektować się grą na najwyższym poziomie. I mam nadzieję, że zaczniemy tą rywalizacją do ostatnich chwil tego spotkania. Która z tych drużyn dziś będzie mogła świętować? Już ostrzą sobie zęby na dzisiejsze spotkanie i liczą, że występ obu drużyn na La Bombonerze podgrzeje atmosferę niczym prawdziwe argentyńskie tango. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy nam wielu emocji. Jeszcze długo będziemy o nim dyskutować. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc... Czy mu się uda? Wow, co za bramka! Z woleja do siatki, pewny, mierzony strzał! Wielkie, wielkie brawa! Sędzia pozwala grać dalej. Miękkie dogranie, będzie groźnie. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Teraz będzie szansa. Kapitalne to zagranie. Szybka decyzja. Błyskawiczna realizacja. Ale niestety nic z tego nie będzie. Spalony. Zapowiadało się ciekawie, ale trochę za szybkie wyjście do przodu. Minimalne. Ta im teraz remis. Aj, proszę Państwa! Co tu się właśnie wydarzyło? Będziemy oglądać te nożyce do znudzenia i tak się nie znudzą. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. No, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Czy trafi? Nie będzie gola. A to wszystko dzięki tej jednej interwencji. Jacku, ten piłkarz przykuwa dziś uwagę mediów i kibiców też. Myślisz, że udźwignie presję i zaliczy świetne spotkanie? Nic dziwnego, że wszystkie oczy są zwrócone w tym kierunku, bo przecież świetnie gra w polu karnym. Dysponuje fantastyczną umiejętnością znalezienia się tam, gdzie trzeba i wpakowania piłki do siatki. Jeśli tylko nie zabraknie podań, na pewno zagrozi bramce rywala. Znowu są przy piłce. Pepe. Lewandowski. Tracą teraz piłkę Kickers. Sędzia przerywa tę akcję. Mamy spalonego. No i po ataku zagrożenie minęło. Tracą teraz piłkę. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Mogą rozgrywać akcję przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. Oj, przedobrzył z tą wrzutką. Obrona może teraz odetchnąć. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. Tu oczywisty offside. No i koniec tej akcji. Niecelne podanie kończy się autem dla drużyny przeciwnej.
Piłka krąży jak po sznurku. Wyczekują odpowiedniego momentu. Uwaga, górna piłka, dobrze pomyślane. Tak, tak, obgwizdany, spalony. Na to wyglądało. Lukas. No i zmiana posiadania piłki. Gra puszczona, zastosowana korzyść w tej sytuacji. I ładnie mija teraz rywala. Uwaga, szansa na prowadzenie! Bramkarz bez najmniejszych problemów. Lukas. Pepe. Sędzia widzi ten faul, ale jest korzyść, gramy. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Na dobieg, górą, z wyczuciem. Dobra presja teraz, mają piłkę. Decyzja sędzi, to był faul. Rozpoczną od rzutu wolnego. Dosyć na faul, ale za mało na kartkę. Rabia. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Uwaga, ładne prostopadłe dogranie. Może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Lafferty. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Spokojnie teraz bramkarz po tej centrze. Dotarliśmy do końca pierwszej połowy na La Bombonerze. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Dociera podanie, może być bardzo groźnie. Broni, ale piłka wciąż w grze. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. To była fantastyczna obrona. Błysnął teraz talentem i tylko dzięki niemu dalej remisuje. To mogła być bramka, ale strzał niezbyt kąśliwy, pewnie obroniony. Znalezienie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie zawsze ułatwia skuteczną interwencję. Mamy karnego. Sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr. To może dać im prowadzenie. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Lewandowski. Ależ teraz ważna interwencja. Było bardzo groźnie.
McGregor. Pewnie w obronie. Ładna piłka w uliczkę. No, piękna, ważna interwencja. Piłka opuściła plac gry. Out. Lucas. Odzyskują teraz piłkę. Dobre podanie, może być groźnie. Jedno podanie i robi się groźnie. Sędzia nie miała wątpliwości, dyktując teraz rzut karny. Jest źle, ale może być znacznie gorzej. Jeśli to strzelą, zyskają większą przewagę w tym meczu. Nie, nie ma gola! Bramkarz broni karnego. W okolice jedenastki teraz rzuca. No i już po akcji. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Wyłożenie gdzieś tam na 15 metr. Gol! Tak! Podwyższa prowadzenie, mają dwie bramki przewagi. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. Kickers coraz bliżej pola karnego rywali. Trochę tu było za dużo show. Szkoda, bo piłka uciekła za linię. Strata piłki. Dobra intuicja, jest przejęcie. McGregor. O, dobrze teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. Czy zdoła to wykorzystać? Gol! Gol! Trzy razy gol, bo to jego trzecie trafienie! Znowu wznawiamy grę po stracie bramki. Football Friends mocno uciekli przeciwnej ekipie. Lucas. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Ależ teraz przerwał tę akcję po mistrzowsku. Lewandowski. Ale podanie nie trafia do adresata. Dobra piłka, może być niebezpiecznie. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Mamy gwizdek. Sędzia wskazuje na 11 metr. I teraz widzimy, jak zostało ocenione to zagranie jako kwalifikujące się na kartkę. Tak, pani sędzia nie miała tu choćby cienia wątpliwości. Należał... Nic z tego, proszę państwa! Broni karnego! Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. A jednak nie. Ta akcja zostanie przerwana, bo sędzia gwizdnęła spalonego. Gdyby to prostopadłe podanie było nieco szybsze, to mielibyśmy groźną sytuację. McGregor. Prostopadłe zagranie piłki. Ależ widzimy teraz kunszt w defensywie. Brawo! To nie było dobre zagranie. Uderza teraz. Jest naprawdę daleka. O, teraz wyszło to podanie, idealnie na dobieg. I cóż, będą musieli budować akcję od nowa. Lafferty. Dobrze, teraz mija rywala. To może być gol!
Koniec meczu zbliża się wielkimi krokami, a miejscowa ekipa może być właściwie pewna zwycięstwa. Świetnie się prezentują, prawda? Rzeczywiście nie można powiedzieć o całym ich występie złego słowa. Błyszcz teraz poszedł, jest za obrońcami. Ależ teraz broni, wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem, to naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Chorągiewka w górze. Jak do tego doszło? Przy dwubramkowej przewadze rywala, gdy czas płynie nieubłaganie, po prostu nie marnuje się w taki sposób stałych fragmentów. Mają czego żałować. Lafferty. Oj, to był książkowy odbiór piłki. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Tu oczywisty offside. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł. Good form. Much better.